Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. A dzisiaj króciutko opowiem tylko, jak można szybko nabić sobie zdjęcia samochodów. Jest to prosta sprawa, jak się pomyśli, jak to zrobić. W Forzie Horizon mamy różne samochody, no nie? Jest ich bardzo dużo i każdy z tych samochodów ma swoją klasę. Tu mamy off-road buggies, tu mamy GT cars, a tu mamy na przykład Vans Unity. Vans. No i to jest właśnie mój nowy van, którego sobie stuningowałem. No i tak, na ulicy pojawiają się teraz samochody podobne do tego vana i są to auta, których jeszcze nie fotografowałem, a mam już sfotografowanych około 320. I pojawiają się na przykład takie, tutaj jest offroadowy jakiś samochód, tam dalej jak pojadę pojawi się jakiś, powiedzmy tam, classic pickup, albo coś podobnego, albo jakiś van. I żeby te wszystkie samochody pojawiły się w jednym miejscu, żeby zrobić im szybko fotę, no to wystarczy sobie uruchomić wyścig nocny, bo tam mamy właśnie pomieszane samochody, ale z tej samej klasy jakby. O, tam mamy jakiś następny, więc weźmiemy sobie wyścig uliczny. Mam tego mojego GMC pick-upa i tu powinny pojawić się samochody, które są albo z tej samej grupy, z tej samej klasy, nazwijcie to jak chcecie. To są auta, którym zdjęć jeszcze nie robiłem i powinno być ich tutaj sporo w wyścigu. Nie wiem, ile z tych samochodów będzie już u mnie w mojej kolekcji fotografii, ale część z nich powinno być nowych. No i widzimy, o, jest tutaj Maserati, jest nawet Corvetta, są jakieś takie starsze samochody. No i co robimy? Robimy im zdjęcia wszystkim na starcie. Zatrzymujemy grę, tryb zdjęcia. Tutaj te aparaty nad samochodami się nie pokazują. No tu mamy coś dziwnego, tego samochodu nawet nie widziałem jeszcze. To jest Aston Martin, jakiś bardzo ciekawy. Okej, no i po prostu stajemy, znaczy aparat sobie kierujemy w ten sposób. I proszę bardzo, mamy trzy nowe samochody, jeszcze... A moment, czemu mi tego Astona nie złapało? Czy ja już robiłem mu zdjęcie? Nie, znaczy robiłem mu już pewnie zdjęcie, bo mi go nie zaliczyło. Kilka nowych aut było. No i teraz tak, jeszcze kawałek do przodu sobie podlecimy, zobaczymy czy przypadkiem nie. Dobra, złapało mi wszystkie samochody i teraz tak, jeśli chcemy, możemy dojechać ten wyścig, jeśli nie, no to go kończymy. Wychodzimy z trybu zdjęć i teraz, tak, wychodzimy, opuszczamy zawody i teraz sobie zmieniamy samochód na jakiś inny, z jakiejś innej grupy zupełnie i powinny nam się inne też samochody pojawić tutaj. Możemy jeszcze raz tym samym samochodem wziąć udział w tych zawodach i też powinny nam się pojawić inne wozy. Gra mi wczytywała inną grupę drivatarów. Widzę, że pojawił się Mercedes, Mini Cooper, kilka innych ciekawych samochodów. No i znowu robimy wszystkim zdjęcie na starcie. Może któryś z nich jeszcze jest nieofotografowany przeze mnie. Uwaga. No tutaj akurat brak. No to zmieniamy sobie samochód na jakiś inny. Weźmy sobie jakiegoś klasyka. Mamy tutaj Classic Racers. To jest moja Ferrarka, którą kiedyś sobie wygrałem w Wilspinie. I teraz powinny pojawiać się nie tylko tu na ulicy samochody podobne do tego auta, ale też w wyścigu właśnie tym nocnym powinny się pojawiać samochody właśnie podobne do tego, z tej klasy. Czasami też warto sobie pojechać w inne miejsce na świecie i rozpocząć inny wyścig, ten nocny, żeby nam się pojawiła inna grupa samochodów. Ja już tych samochodów... Co, ma tu karabin z przodu? Ja już tych samochodów mam dużo ozdjęciowanych, sfotografowanych, także no, mi tutaj prawdopodobnie dużo też nie wyskoczy, ale zobaczymy. Zobaczymy, jakie samochody się pojawią. Czy będą pojawiać. Często jest tak, że pojawiają się właśnie te bardzo podobne, albo o, widzicie, teraz same mi się klasyki pojawiły jakieś tam, o, nie? Tutaj mamy nawet Mercedesa i startujemy. No i tych klasyków jest tu dużo. Normalnie ciężko je spotkać tak, o, jak sobie jeździmy po trybie dowolnym, ale tutaj w wyścigu są wszystkie naraz i cykamy. No i proszę bardzo. Kilka kolejnych fotek i zaraz będę miał 50 000 kredytów za 340 nowych zrobionych zdjęć.
No i znowu to samo, wychodzimy z trybu zdjęć, wychodzimy z zawodów i znowu wybieramy jakiś inny samochód. Weźmy sobie teraz na przykład Countacha Retro Supercars, grupa. No i teraz powinny nam się znowu pojawić te drivatary podobne do naszego Countacha, tak? Czyli takie auta, takie rywale do tego po prostu samochodu, nie? Z realnego świata. Podjeżdżamy jeszcze raz. I powinny nam się pobrać nowe drivatary i pojawić się na początku wyścigu i znowu robimy zdjęcie, zmieniamy klasę samochodu, znowu zrobimy zdjęcie i tak w kółko, i tak w kółko. Dzięki temu naprawdę bardzo szybko możemy sobie zrobić dużą ilość zdjęć. Ja sobie do tej pory jeździłem po świecie i jak zobaczyłem jakieś samochody, to też robiłem im zdjęcia. Inny sposób jest jeszcze taki, że możemy utworzyć, zaraz wam też to pokażę, jak to wygląda. Możemy utworzyć konwój z drivatarów i one wtedy będą jeździć za nami i trąbimy tylko do drivatarów, które mają ten aparacik nad sobą, czyli te, które jeszcze nie sfotografowaliśmy, prawda? Tutaj widzę, że kilka samochodów się powtarza, ale zobaczymy, czy coś nowego jest. O, Lamborghini Countach akurat, jemu zdjęcia jeszcze nie zrobiłem. No, jest jeszcze ta druga metoda, czyli że możemy utworzyć konwój z drivatarów i wtedy oni będą jeździć za nami. Tylko że no, ja już mam bardzo dużo zrobionych tych zdjęć, więc nie wiem, czy znajdę jakiś drivatar w ogóle, który będzie miał ten aparacik nad sobą, żeby zrobić mu zdjęcie. No nie, takich drivatarów trzeba trochę pozbierać. I żeby zrobić konwój, po prostu podjeżdżamy do jakiegoś i mu trąbimy. Nie? I jak zbierzemy sobie taką większą grupkę, to wtedy robimy wszystkim naraz zdjęcie. Ale wyścigi są wygodniejsze, no bo od razu mamy komplet tych drivatarów dobranych na początku wyścigu i nie trzeba, wiecie, jeździć po świecie, żeby szukać tam ewentualnie tych drivatarów, które mają samochód, który nas interesuje, żeby zrobić mu zdjęcie, tak? A ten drivatar cały czas tam za nami będzie jechał, no. Ale ja już jemu zrobiłem zdjęcie, znaczy ten samochód mam w swojej kolekcji. Także przetestujcie tą metodę, sprawdźcie, czy u was działa i dajcie znać w komentarzu. No i co, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że taki krótki poradnik wam się podobał. Trzymajcie się, na razie, pa pa.